Cześć, witajcie na Polach Książkowych, z tej strony Paula i oczywiście zapraszam Was, tak jak wskazuje tytuł tego filmu, na moje plany czytelnicze na miesiąc czerwiec. Zaczniemy sobie od kontynuacji serii młodzieżowych, dziecięco-młodzieżowych, young adult, mniej więcej ten temat. Niektóre książki to są nowości czerwcowe i w ogóle, więc jestem mega podekscytowana. No dobrze, zacznijmy sobie właśnie od Percy'ego Jacksona. Ostatni Olimpijczyk to jest część piąta już tych przygód z bogami Olimpu. I tutaj, no wiecie, że uwielbiam te książki za humor, za sarkazm, za taki, że to wiecie, mamy taką poważną akcję, ale i tak gdzieś tam jest ten humor. I właśnie tutaj z tyłu bardzo fajnie jest napisane i określone: przygoda pod wysokim napięciem, skrząca się dowcipem booklist. I jak najbardziej się pod tym podpisuję, także no zwieńczenie serii, więc nie mogę się na pewno doczekać. Kolejna książka jest to Baśniobór, tom czwarty, tajemnice Smoczego Azylu. Tej książki jeszcze fizycznie nie mam, ale jestem w trakcie jej nabywania. I to jest akurat przedostatnia część, jeszcze przed nami część piąta. Baśniobór ma to do siebie, że tam występują dzieci, ale jakby wszystko jest takie turbo poważne, że tam główną rolę jakby odgrywają dorośli, nie tak jak na przykład w Percy Jacksonie, że tam wszystko praktycznie załatwiają te dzieciaki, tylko właśnie tutaj główną rolę odgrywają dorośli, ale te dzieci są im gdzieś tam potrzebne, bo albo nabyły jakąś umiejętność, albo wiedzą jak coś zrobić, albo wiecie, po prostu gdzieś tam są trochę sprytniejsze miejscami, więc naprawdę taka w ogóle bardzo poważna miejscami jest ta książka, że tak czuć już te takie napięcie i że to jest już takie, że to się dzieje rzeczywiście. Więc pod tym kątem to są takie bardzo też realistyczne książki, tak? Że przecież dzieci nie ratują świata, tak jak w Harrym Potterze czy w Percy Jacksonie, tylko właśnie dorośli, ale dzieci są, no gdzieś tam tutaj to są książki dziecięce, więc ten element jest. Kolejna książka to jest Krew niewinnych, czyli tom drugi Hierarchii magii Hogana Michela. Tom pierwszy to był Tygiel dusz. I ta książka mi się podobała, ale sama muszę też trochę wrócić sobie, nie pamiętam czy robiłam reading vloga, ale na pewno w którymś wrap-upie o niej mówiłam, muszę sobie gdzieś tam mam w głowie, ale muszę wrócić do tego, co tam mniej więcej było, bo już ta książka została wydana w poprzednim roku i wiecie, odświeżyć sobie. Ale tam chyba mamy, z tego co ja pamiętam, podobne klimaty, co w Cieniu utraconego świata, więc no, podobała mi się ta książka. I tak zostając w takiej literaturze właśnie dziecięco-młodzieżowej i jak już wspomniałam o Harrym Potterze, to przede mną jest część piąta. Ja dwa lata temu skończyłam właśnie, nie pamiętam już kiedy, czy półtorej roku temu, skończyłam na czwartej części. I w sensie reread, tak? To nie czytam pierwszy raz Harry'ego Pottera. I właśnie część piąta teraz jest przede mną, więc no ten, pamiętam, że w Zakonie Feniksa tam bardzo dużo rzeczy się działo, których nie było ujętych w filmie. W ogóle jestem tak ciekawa tego serialu, który teraz powstanie, który gdzieś tam jest na HBO. I wiem, że Snape'a, chyba to już jest oficjalne, że Snape'a będzie grał ten aktor, który, no wiecie, ten, który grał tego złego w ostatnich częściach Gwiezdnych Wojen. No ten taki z czarnymi włosami dłuższymi. W ogóle dużo osób jakby go obstawiało, go chciało w tej roli. Zobaczymy, ale najbardziej podobają mi się memy, jak stoi ten Harry Potter i tak, jak śmiesz stać, gdzie, stać tam, gdzie ja stałem. Po prostu, no, lubię te memy. Ogólnie gdzieś tam te wszystkie śmieszki wokół Harry'ego Pottera i wokół tych absurdów właśnie. Pamiętam, jak odświeżałam sobie trzecią część i byłam zniesmaczona, jak jako taki, no już ja ostatnio tego Harry'ego Pottera czytałam no dawniej niż 10 lat temu i miałam takie, że przecież to jest straszne, że ta część była taka, no że tam było tyle takich głupich rzeczy, że naprawdę. No i gdzieś tam właśnie dzisiaj sobie przeglądałam internet i to była taka fajna, właśnie taki fajny mem, że był Korneliusz Knot, był Syriusz i jakby, że wystarczyło dać dla Syriusza serum prawdy i by wcale nie musiał uciekać ani nic i tak dalej, tylko by się dowiedzieli, czy on
czy zabił te wszystkie 12 osób, które tam były wtedy przy śmierci rodziców Harry'ego. Także no, to taki jedno z nich. No ta trzecia część to tak naprawdę ona tak opiewała. Ale wiecie, i tak doszłam do takiego przemyślenia, sorki teraz za taką dygresję, że im bardziej mamy rozbudowany świat, im więcej możliwości magicznych, bo tutaj właśnie o tę magię chodzi, że jeżeli mamy świat magiczny, to trzeba go bardzo, bardzo poskromić. Trzeba go jakoś okiełznać, wiedzieć, co my mamy w tym świecie, znać różne możliwości, które nam ten świat daje, bo jeżeli chcemy zrobić, bo wiecie, chcemy zrobić fajną fabułę, tak? Jeżeli robimy tę fajną fabułę i coś, na czym, żeby książka się opiera, potrzebujemy jakiegoś wydarzenia, żeby dalej to się wszystko mogło toczyć, no to musimy być bardzo uważni w tym wszystkim. No i jeżeli chodzi właśnie o świat Harry'ego Pottera, to tam jest mnóstwo rzeczy, których można by się doszukiwać, które można po prostu, wiecie, no jest naprawdę, jest mnóstwo stron i jakichś, wiecie, poświęconych na ten temat i tak dalej, więc no więc jakby nie chcę tutaj tego tematu kontynuować, ale po prostu chodziło mi o to, że czytając właśnie takie książki, że trzeba bardzo uważać, w sensie pisząc, nie czytając, trzeba bardzo uważać na to, jak budujemy ten świat. I przejdźmy sobie do ostatniej fantastycznej książki w tych kontynuacjach, mam jeszcze jedną obyczajową. I to jest Pożoga, czyli trzecia część cyklu Ukrytego Dziedzictwa Ilon Endrews. Wiecie, że ja te książki bardzo lubię. Kocham romans, który tam jest, bo on jest taki, on w pierwszej części tak jego praktycznie nie ma, w tej drugiej jest już taki namacalny, ale on dalej jakby... Ale on właśnie nie wysuwa się na pierwszy plan, tylko mamy całą akcję bardzo fajnie zresztą nakreśloną, bardzo fajnie to się wszystko toczy. Jest to ciekawe, jest to takie, że chce się bardzo to czytać, więc ja nie mogę się doczekać. Oczywiście właśnie jeżeli chodzi o Pożogę i o Krew Niewinnych, to są dwie nowości czerwcowe. Czerwcowe chyba Krew Niewinnych już wyszło pod koniec maja, tak, pod koniec maja wyszło Krew Niewinnych, więc właśnie o tych nowościach Wam wspominałam. I N z Avonlea, czyli druga część N z Zielonych Szczytów. Ja bardzo, bardzo chciałabym skończyć, a nie w sensie przeczytać ją kolejny raz. Tęsknię, po prostu tęsknię za tymi książkami. Właśnie przeczytałam gdzieś tam z rok temu N z Zielonych Szczytów właśnie z tej serii, tej marginesowej i stwierdziłam, że to jest chyba dobry czas. Uwielbiam czytać Anię latem, więc to jest bardzo dobry czas, żeby te Anię nadrobić. I tak, i mam dwie książki, które są, powiedzmy, że one są z serii, ale można je czytać jak najbardziej osobno. Pierwsza z nich to jest Zabójstwo Rogera Ackroyda, właśnie Agaty Christie. I po prostu te książki można czytać oddzielnie, właśnie dlatego tak postanawiam je potraktować właśnie jako takie jako indywidualne takie powieści. To jest właśnie trzecia książka chronologicznie właśnie jeżeli chodzi o przygody Herkulesa Poirot. I właśnie ja tak postanowiłam je czytać chronologicznie, dlatego że nigdy wcześniej nie czytałam książek Agaty Christie, więc no chciałabym tak jak zostają wydane i w ogóle wiecie, czasem mam dzika na takim punkcie, tak jak z Łukaszem zaczęliśmy oglądać wszystkie filmy razem ze wszystkimi serialami Marvela chronologicznie, w sensie według daty wydarzeń tam, która jest. I drugą tą książką będzie w sumie... Zdarzenia w tle są jakoby kontynuacją, ale sama treść nie jest. I to jest Urwisko Roberta Małeckiego i tam jest temat. Rzeczymy ten Robert zawsze tych dzieci się czepia. W sensie w pierwszej części akurat tego we Wiatrołomach i w tej drugiej. No mamy tutaj... sytuację, gdzie dziecko umiera w samochodzie, który jest po prostu zamknięty, wiecie, jest upał. Jak ja pamiętam tę sytuację sprzed roku, pewnie też pamiętacie, że no o tym, co kobieta pojechała do pracy, zapomniała, że myślała, że dziecko wysadziła do żłobka, a miała je cały czas w samochodzie. I się dowiedziała dopiero, wiecie, o śmierci po całym dniu, jak w żłobku powiedzieli, że ona nigdy tego dziecka nie przywiozła. Ja nie dam rady, aż mi serce stanęło, więc nie wiem jak... Nie wiem, jak przebrnę przez tę książkę. No, Robert, weź napisz coś bez dzieci. Proszę. No, i właśnie... I policjanci z archiwum Mix odgrzebują tę sprawę
i chcą się dowiedzieć, jaka jest prawda. Jeszcze mam dwie książki, które początkują serię. Jedna z nich chciałam powiedzieć, że kontynuacja, ale nie, ja będę kontynuowała czytanie tej książki, dlatego że miałam ją przeczytać w grudniu. I jest to Erik Emanuel Schmidt i Raje Utracone. Jest to tam pierwszy Podróż przez czas, cykl. I ja właśnie jestem tutaj i muszę skończyć tę książkę i dopiero właśnie jak sięgałam po Anię, zobaczyłam, że ona stoi i myślę, kurczę, ja nie skończyłam, więc ta książka na pewno muszę sobie w ogóle ją odświeżyć. Nie pamiętam, pamiętam jakby o czym była mniej więcej ta książka, ale nie pamiętam na czym skończyłam. I George Martin, Ogień i krew, czyli te pierwsze książki, których akcja się dzieje na 300 lat przed Grą o Tron. I od tych książek jeszcze się nie zaczyna serial, zaczyna się dopiero od późniejszych, tam na 170 ileś tam lat przed Grą o Tron, więc to właśnie to mówię, to jest jeszcze wcześniej. W ogóle te książki są tak ciężkie, ale one są ilustrowane i nawet tak przyjrzałam, że to całkiem spoko wygląda. Nie wiem, czy Wam pokazywałam to w book haulu przy tym, jak kupowałam te książki, ale jestem bardzo ich ciekawa. A poza tym obiecałam, że w tym roku zacznę czytać Gry o Tron, więc no chciałabym właśnie też tak chronologicznie to wszystko ogarnąć. I zostały nam jeszcze trzy książki, które nie są ani kontynuacją, ani początkiem, ani końcem niczego. Pierwsza z nich to jest Zatoka Francuza Daphne du Maurier, czyli nowość, która się pojawiła w maju, ale ja w ogóle wcześniej nie wiedziałam, że ona będzie wychodzić. I o mnie nie powiedziałam, a się okazuje właśnie, że wyszła. Nie wiem, czy to było tak nagle, czy oni wcześniej o nim wspominali, nie mam pojęcia, przepraszam Was za to bardzo. Ale mamy tutaj pewną lady, która jest jedną z pierwszych dam Karola II Stewarta i ona tak się trochę nudzi, ta kobiecina na tym dworze i postanawia wyjechać do jednej z posiadłości swojego męża i tam właśnie znajduje pirata. W sensie zastaje tam pirata, że on tam jest. No i między nimi, wiecie, tam ten tego. Nawiązuje się pewna relacja. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Kolejna książka jest to książka innego pana Małeckiego, Jakuba tym razem. I to jest Saturnin. Jakuba Małeckiego czytałam ostatnio, jeszcze przed przeprowadzką do Białegostoku, czyli ponad rok temu. Styl pisania Kuby Małeckiego tak mnie do siebie zachęcił, ale nie wiem czemu do tej pory jeszcze nie sięgnęłam po żadne z jego książek następnych, kolejnych, więc właśnie Saturnin przede mną. I Saturnin właśnie jest to chłopiec, który dojeżdżając do szkoły jakby ociera się jakąś magiczną krainę i potem jako dorosły się już przeprowadza do Warszawy i sprawy rodzinne powodują, że musi on wrócić do tego swojego miasta, w którym się wychował. No i jestem właśnie ciekawa, jak ten, czy tam jest rzeczywiście ten świat magiczny, czy nie. Bardzo fajnie to było napisane, w sensie ten opis, więc jestem bardzo, bardzo zachęcona. No i na sam koniec coś bardzo, bardzo rozluźniającego, czyli Marriage for One, Elisa Mays. I o tej książce też Wam mówiłam w zapowiedziach, więc ja też czekałam, myślałam, że będzie na Legimie, ale chyba nie ma. W sensie chyba nie ma, no tak sprawdzę, może jednak dodadzą, ale chyba jednak nie. Ale jestem tak ciekawa jej tej książki, że no, gdzieś tam nie wiem, mam wrażenie, że te rekomendacje TikTokowe gdzieś tam u mnie się sprawdzają, a jeszcze to jest jeden z tych romansów slow burn, więc coś, co ja lubię. I lecimy z tymi książkami. Jest ich około 14. Ale w porównaniu w sensie do tych książek, które teraz czytam, naprawdę takich grubych, to wydaje mi się, że to będzie spoko, będzie taka ilość. Odpocznę sobie właśnie trochę od tych grubasków, które kocham, ale wiecie, statystyki na Goodreadsie mi się nie zgadzają. I oczywiście żartuję, ale nie wiem, czemu jakoś tak losowo wybierałam te książki, patrzyłam na półkę, na co mam ochotę i też właśnie z tych nowości, co mi się podoba, co bym chciała przeczytać i właśnie ze względu na to, co się będzie pojawiać też w księgarniach, że to będą kontynuacje serii, które lubię i tak dalej, i tak po prostu wyszło, ale dobra. Dajcie koniecznie znać, które z tych książek czytaliście, które polecacie, czy też może będziecie mieli ochotę przeczytać. Pewnie większość z Was jest za tym, żeby przeczytać Zatokę Francuza Daphne du Maurier, a w lipcu jeszcze będzie się wydawała kolejna powieść Kate Morton, więc tej serii butikowej naprawdę będziemy mieli taki... No, mamy zatrzęsienie teraz wiosną, początek lata serii butikowej. Ogólnie ja lubię ten okres, kiedy się wydaje tak dużo fajnych książek. Mam nadzieję, że Wy też, to tylko oczywiście, tak jak wiecie, kiedy to przeczytać, no nie jest tyle książek do czytania i kiedy, jak to wychodzą kolejne, które chcecie przeczytać.
I to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Jeszcze oczywiście będzie czekał Was filmik o premierach czerwcowych. Także do usłyszenia niebawem. Pa!